Że w tych gniazdach jest najwięcej, jeżeli miałbym tak podzielić to, skategoryzować. Te, tabelę zrobić porządną. Te, taką, taką porządną tabelę. Pod kątem takim, jakiego rodzaju ubrań albo części garderoby znajdują się, znajduje się w bocianie gniaździe, to chyba najwięcej jest bielizny. Mamy to wielkie wyjaśnienie, dlaczego bociany przynoszą dzieci. I na źle wszystko się Beci... łączy. Wszystko się łączy, tak. No, jest taki ciekawy przypadek bociana od naszych południowych sąsiadów, gdzie w Czechach ten Ptaki gniazdują na terenie ogrodu zoologicznego, w jednym z tamtejszych miast, i nie są rezydentami tego ogrodu. One sobie tam zagnieździły się, ale sobie mogą swobodnie latać po okolicy i okazuje się, że w pobliżu jest y, znane kąpielisko. I kiedy y, niedawno zmniejszono im właśnie gniazdo, ponieważ już groziło z z złamaniem drzewa, na którym się znajdowało, z wnętrza wyciągnięto bardzo dużo właśnie majtek, strojów kąpielowych, skarpetek, ręczników, czyli tego wszystkiego, czego, co, co można Bociany zabierają te pojedyncze skarpetki. To... Ale najciekawszą historię słyszałem zupełnie niedawno od, od pewnej pani, która prowadzi um, gospodarstwo agroturystyczne. Ja powiedziała, że miała gości z, um, z Warszawy, którzy przyjechali tam odpoczywać. I pani miała jakąś pewną bardzo drogą bieliznę za kilkaset złotych majtki z jakimś um, złotą ozdóbką, które wyprała i suszyła na zewnątrz. No i one zniknęły. Oskarżała wszystkich wokół o, o, o kradzież tych, tych majtek. No było to co najmniej dziwne dla. Dla właścicieli, że to, kto mógł tutaj w tym miejscu skraść majtki? Właściciel w, w, zarzekał się, że to nie on, ani żaden z innych gości hotelowych. No i y, potem, kiedy zajrzeli do Bociannego Gniazda, też właśnie w celu zmniejszenia go okazało się, że we wnętrzu znaleziono te, te drogie, markowe majtki. No ciekawe, co zrobiła z nimi właścicielka. Dlaczego Bocian Biak?